Dawid Kort, pierwszy raz przed kamerami ŁKS TV. Dawid, od kilkunastu dni jesteś zawodnikiem łódzkiego klubu sportowego. Jak dotychczasowe wrażenia? Na pewno w porządku. Drużyna mnie też fajnie przyjęła. Gdzieś tam na razie nie ma żadnych problemów, ani niczym nie jestem jakby zaskoczony. Ile czasu zastanawiałeś się nad ofertą z ŁKS-u i co przede wszystkim zadecydowało o tym, że ją przyjąłeś? Wielkość klubu, gdzieś tam mimo, że jest w pierwszej lidze, to wiadomo, że to jest uznana marka w Polsce. Zastanawiałem się może, nie wiem, minutę gdzieś tam już w trakcie rozmowy z dyrektorem powiedziałem, że przyjdę i oto jest. Co Dawid Kort może dać zespołowi ŁKS-u i co Dawid Kort chciałby dać zespołowi ŁKS-u? To już wy będziecie oceniać, kibice, działacze, dziennikarze. Nie chciałbym teraz jakiejś deklaracji składać, co mogę dać, czego nie mogę dać. Po prostu boisko pokaże. To zapytamy inaczej. Jakie największe walory piłkarskie Dawida Korta przydadzą się ŁKS-owi? To powiem tak samo. Bo powiem, że nie wiem, że jestem super w tym, słaby w tym czy innym, a tak naprawdę wyjdzie na odwrót i boisko pokaże tak naprawdę, jak to wszystko gdzieś tam będzie wyglądać. To zapytamy jeszcze inaczej w takim razie, nie zdradzając chyba wielkiej tajemnicy, że to właśnie ty przyjąłeś torbę ze sprzętem z numerem 10. To właśnie to taka klasyczna dziesiątka, czujesz się najlepiej na murawie? Dziesiątka, ósemka, to wszystko też zależy w jakim ustawieniu będziemy grali od przeciwnika, no różnie to może być gdzieś tam. Nie robi mi to wielkiej różnicy i tak też rozmawialiśmy z trenerem. A propos trenera, Kazimierza Mostrala znasz jeszcze z czasów wspólnej pracy w Pogoni Szczecin. Patrząc przez te kilkanaście dni, dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia przez niego zajęć, o podejście do zawodników, o taktykę i tak dalej. Tak, na pierwszy rzut oka to na tyle czasu, ile spędziliśmy razem od początku przygotowań, to nie za dużo, ale no mówię, no gdzieś jesteśmy na początku tej drogi i na pewno gdzieś tam nie jedna rzecz mnie u trenera pewnie zaskoczy, tak jak u każdego, bo trochę czasu minęło, każdy gdzieś się tam rozwija i tak też jest tutaj na pewno w tym otoczeniu. A jak zapamiętałeś w ogóle Kazimierza Mostrala z czasów właśnie pracy w Szczecinie? W pierwsze pół roku gdzieś tam mieliśmy ciężkie, to może dużo powiedziane, ale gdzieś tak raz grałem, raz nie grałem. Po zimowym obozie się to troszeczkę zmieniło i więcej grałem, ale ogólnie bardzo jako człowiek bardzo fajna osoba i myślę, że to nam wszystkim tutaj pomoże. A na ile istotna właśnie osoba szkoleniowca była przy wyborze klubu przez ciebie? Na pewno była gdzieś tam istotna. To też w jakim gdzieś tam, jaki styl trener Mostral preferuje, jakie ma podejście do zawodników, ale z drugiej strony, znaczy było to dla mnie istotne, ale z drugiej strony te rozmowy tak naprawdę, gdzieś tam moja decyzja była tak szybka, że to miało znaczenie, ale nie aż takie duże. Z jakimi piłkarzami ŁKS-u znałeś się wcześniej? Z Maćkiem Dąbrowskim, z Kamilem Dankowskim, z Adasiem Marciniakiem. W sumie z Adasiem nie byłem w żadnym klubie, ale spotkaliśmy się kiedyś na kontroli antydopingowej po jakimś tam meczu i tak jakoś kontakt został do dzisiaj. Do Dawida Korta, z którego okresu swojej dotychczasowej kariery chciałbyś nawiązać, grając tutaj w ŁKS-ie? Na pewno z Wisły Kraków i z Pogoni. Myślę, że tam miałem
taki swój najlepszy czas i chciałbym gdzieś tam tak samo, jak nie lepiej się prezentować tutaj w barwach UKS-u. Często wracasz myślami do tych momentów, kiedy byłeś powoływany do reprezentacji młodzieżowej, kiedy media ogólnopolskie często pisały o tobie? Nie, w ogóle. Tak naprawdę, wiadomo, jak się ma gdzieś tam te 18, 19, 20 lat, no to te powołania są jakąś nobilitacją, wyróżnieniem, ale tak naprawdę ważniejsze jest później to, co później ma miejsce. W pokoju jesteś ze wspomnianym już Maćkiem Dąbrowskim. Chyba idealny kompan na wprowadzenie do zespołu, jak on ten najbardziej doświadczony, zaprawiony w boju piłkarz w drużynie. Na pewno, ale gdzieś, no mówię, no fajna grupa jest tutaj chłopaków, ogólnie całego sztabu i tu nie ma żadnego jakiegoś tam problemu z komunikacją, z jakimś tam przebywaniem, spędzaniem czasu poza treningami. Naprawdę fajnie to wszystko gdzieś tam funkcjonuje. W środę przed południem Rycerze Wiosny rozegrają pierwszy tego lata sparring. Dla ciebie to będzie nieoficjalny jeszcze debiut w barwach UKS-u. Będzie dodatkowa adrenalina z tym związana, czy dopiero ona pojawi się już przy okazji tego ligowego, oficjalnego debiutu? Nie, myślę, że nie. Teraz jesteśmy tak naprawdę w okresie przygotowawczym. Przygotowujemy się w sumie do całej rundy, do pierwszego meczu. I myślę, że gdzieś tam te emocje zaczną tak naprawdę rosnąć przed pierwszym meczem, no wiadomo. Zdajesz sobie sprawę z tego, że to właśnie na ciebie, na pozostałych piłkarzy, którzy teraz latem dołączyli do drużyny, media i kibice będą patrzeć w pierwszej kolejności, że to właśnie wy będziecie na tym tak zwanym cenzurowanym? Normalna sprawa, bo gdzieś tam każdy patrzy na te nowe twarze w zespole, ale prawda jest taka, że jak będziemy dobrze grali, dobrze funkcjonowali jako całość, to tak naprawdę wtedy nikt nie będzie na to zwracał uwagi, czy jestem nowy, czy jestem stary, czy taki, czy owaki. No, po prostu mamy gdzieś tam robotę do zrobienia i mam nadzieję, że będą tylko i wyłącznie pozytywnie nas wszyscy odbierać. Mówiliśmy już, jaki jesteś, jaki starasz się być na murawie, jaki Dawid Kord jest poza boiskiem? No, teraz trochę inny niż dotychczas. Na pewno w sierpniu też życie mi się dużo zmieni. No, dużo zmian tak naprawdę się szykuje, bo spodziewamy się synka i to na pewno gdzieś tam będzie skupiało naszą uwagę. Twoje największe zainteresowania poza piłkarskie pasje? Ostatnio moimi zainteresowaniami są wózki, kołyski, zabawki, gryzaki, tego typu sprawy. Nie mogę też nie zapytać cię o jeszcze jedną sprawę. Często ciągnie cię na tenisowy kort? W ogóle. Mimo, że mam nazwisko, jakie mam, to kompletnie mnie nie ciągnie na kort tenisowy, żeby grać w tenisa. Czasami tam, jak jestem w Szczecinie, to na korcie tenisowym jedynie co gramy w siatkonogę i to tyle mam wspólnego z kortem. W piątek rusza sprzedaż karnetów na mecze UKS-u na nowy sezon. Twój przekaz przed tą chwilą do kibiców? Grałem tutaj kiedyś na stadionie UKS-u, ale to jeszcze w pandemii bodajże, jak nikogo nie było na trybunach, ale z tego, co gdzieś tam później oglądają w telewizji, to naprawdę cała ta otoczka, cała ta atmosfera robi wrażenie. Czekamy zatem na mecze ligowe UKS-u w nowym sezonie, czekamy na mecze sparingowe. Dawid Kord prosto z Woli Chorzelowskiej specjalnie dla UKS TV. Dziękuję bardzo.